A, znowu strzelają. Tak. Wow. Anansi spojrzał na kod genetyczny mężczyzny i powiedział: ależ bałagan, jak można tak żyć? Wziął miotłę i zamiódł genom, a gdy mężczyzna się obudził, czuł się o wiele lepiej. Prometejczyk. Kultura plus 2, zdrowie plus 4. 6 już jest. Dobrze. O wiele lepiej. Teraz ta komora holonowa się robi. Tutaj też będzie chirurgia okulistyczna. Tu z kolei weźmiemy holoparlament. Bo czemu nie? Kultura z Firaxytu. Miejsce na artystę. Rozwój kultury. O! Nastąpił rozkwit inicjatyw edukacyjnych. Wykorzystaj zgromadzoną kulturę, by odblokować nową cnotę. Zintegrowane rodzaje wojsk? 15% do produkcji przy budowie jednostki za każde ulepszenie, które posiada. No, w przypadku intensywnych walk to by było jak najbardziej przydatne. Demokratyzacja kwaterunku. Minus 50% kosztów utrzymania jednostek? To mi się by spodobało. Jeszcze przeniesiony gniew. Plus 10% do siły wszystkich jednostek. Spójne wartości to mamy. Sieci baz danych. Minus 45 mniej kary w nauce z liczby miast. No. O, plus 1 do zdrowia za każdych 6 obywateli w mieście. Tak. Coś jeszcze? To nie, 10% przy rozroście. Potem może jakieś ciekawe rzeczy by były. Rozrost placówek szybszy. Tempo budowy ulepszeń pól. Jednostka kolonisty darmowa. Plus 2 obywateli dla nowo założonych miast. Duch pionierski. Minus 25% kultury potrzebne do poszerzenia granic. I tak dalej, i tak dalej. Plus 7 do zdrowia. To też fajne. No dobra. Medycyna społecznościowa. Tak. 2. No. To jest to. Dobra, wszystko odkryjemy. Cześć. Zdecydowana wygrana. Odrzutowiec taktyczny. Jedziemy go. Jeden tylko? No, jeden punkt życia. Odpływamy. Jedziemy następnego. Nie da się. Oczywiście. Kraken. Super, sporo tych jest. Będzie z kim walczyć. Tym krążownikiem płyniemy do tamtego krakena. Dojechać go. No, poczekamy, aż zginą. Będziemy potem sobie kopać. Oni chyba też dlatego biją właśnie tych. Następna tura. Aha. Dwadzieścia trzy. Tylko wy się nie ruszcie. To popsuje nam plany. To jest fajne właśnie. W lotniskowcu, że on może atakować i potem się ruszyć jeszcze. To nie jest norma. Cześć. Krakenik. Trochę z góry wygląda jak żółw. Co my tutaj mamy? Aha. Poczekamy. Trzymamy kciuki. O. To niezbadane tereny. Stwórz cnotę. O, poziom intrygi w Tiangong zmniejszył się. No i świetnie. To teraz możemy odwołać tego typka.
Gdzie on jest? Tutaj. Bo w Quen ktoś był. Proszę bardzo. Podróż, dwie tury. Co ty tam robisz po drodze? Odwiedza okoliczne bary. Integruje się z lokalną społecznością pewnie. Znowu? Już? Aha, bo my mieliśmy bonus z czegoś. Z czego? Nie wiem. Ale ja się wcale na to nie obrażam. Metody metanaukowe. Koszt technologii liści w nauce mniejszy o 10%. Coś tam to warte jest. Rekrutuję jednego darmowego tajnego agenta. To też całkiem niezłe. Technoartyści. Dodatkowa nauka w ilości równej 15% generowanej kultury. Słabo. Mało tej kultury generujemy. 114. No, za mało kultury, żeby to miało sens. Monomit. Plus 7 do kultury za każdy wielki cud. Plus 7 do kultury, to będzie naprawdę sporo. A co wcześniej? Centra nauki są potrzebne. Plus 2 do nauki z każdej akademii. To wtedy zacznie być sens budowy. Tutaj sieć baz danych. Kara w nauce. Dodatkowa kultura. Dodatnie zdrowie. Nie mamy dodatniego zdrowia. A tu? Logistyka pracy, budowla, energia, produkcja, energia, zdrowie. Za każdą jednostkę handlową pod twoim dowództwem. Nieźle. Energia, produkcja przy budowie cudów. Dobra, lecimy w naukę. Już tu jesteśmy dosyć mocno zakorzenieni. Aha, plus 10 kultury w każdym mieście. Premia synergii. Nieźle. Wow. Jeszcze dwa i tutaj będzie. Wybierz jedną darmową cnotę, rekrutuj jednego darmowego tajnego agenta. I ja to biorę. Jeszcze jedno i będzie. Tak. Plus... Okej. Marna ta różnica. Czy ona się zmieni teraz w nowej turze? No, gincie, gincie. Wszyscy gincie. Pięknie. Gratulacje. O nie. Pragnę zwrócić uwagę na... Dobra. Plus 106. Jakieś fluktuacje tutaj są. Być może nie mamy... Tak, statek handlowy jest. Do zagospodarowania. Wtedy będzie więcej. Kraken odpowie! 93 obrażeń! Łabo! Omijamy szerokim łukiem. Oho! Zasobnik. Kogoś trzeba tutaj będzie wysłać. No dobra, statek handlowy. Pembela. Tiangong. Sporo produkcji. 23 mamy obecnie. No, tak, Tiangong. 7 będzie, a 12 damy. Kto tam? Wy jeszcze chcecie się ruszać? Dobra. I co z wami zrobić? Gdzie jest ten kraken uszkodzony? Poszukiwaniu potwora. No, odkrywca. Jeszcze możesz płynąć? Dobra. Wy nic. Tajne operacje. O, a ty co zrobiłeś? Technologię wziąłeś? Naszemu agentowi udało się wykraść technologię sieci orbitalnych, lecz został wykryty. Sieci orbitalne. Okej, byliśmy właśnie w połowie.
Pembela ma dwóch obywateli już. Coś się buduje. Nareszcie. Cześć, co wy tu robicie? Zasobnik. Ej. Jak to wygląda? Zakup. Zablokowane przez wroga. Dziwne. Satelita komunikacji laserowej. 360? Potrzeba ropy naftowej i tytanu. Aha. No to nasze plany utopione. Ropa naftowa. Gdzieś tutaj była. Bić się o ropę. Bić. Może to ma sens? Tylko jeszcze tytan. Tytan. Blisko wroga. Tu jest też tytan. To nie pomaga. Chyba, że z kimś będziemy handlować. Zawsze można rozważyć. O, tu jest tytan, tu jest ropa naftowa. Trzeba zwiększyć zdrowie i przyłączyć rangi do siebie. Albo zbudować tu kolejne miasto. No, to ma sens. Tak, o wiele szybciej to pójdzie niż przyłączając rangi. To co? Kupujemy, tak? Kolonista 470. Lepiej w takim razie normalnie zrekrutować. O, Quen kończy produkcję zaraz. No to weźmiemy wtedy. Ile tego? Dobra. Bliska deorbitacja. Za 5 tur. W porządku. Nie ma problemu. Zadanie. Drugie spojrzenie. Nasi naukowcy opracowali nową procedurę, dzięki której ludzkie oko można zastąpić urządzeniem bionicznym. Ta chirurgia okulistyczna ma olbrzymi potencjał. Ulepszenia tego typu spotykały się jednak dotąd z dużymi protestami. Musimy zdecydować, jak najlepiej regulować ich wykorzystanie. Czy udostępnimy je społeczeństwu, pozwalając każdemu zdecydować o swoich oczach? A może ograniczymy dostęp i udostępnimy je naukowcom, by dalej mogli badać bionikę i podobne technologie? Ja bym na miejscu ludzi się bał o to, co jest tak naprawdę w środku tego oka. Może jakiś nadajnik, który coś nadaje? +1 do zasięgu widzenia jednostek wojskowych. Jeśli wszystkim, lub tylko naukowcom. +2 do nauki z chirurgii okulistycznej. To ja biorę +1 do zasięgu widzenia. Nasi ludzie mają prawo wyboru. Ogłosimy, że każdy może zdecydować się na operację. Bioniczne oczy będzie mógł mieć kto zechce. Pięknie. Od razu więcej widzimy. Dobra, to ja będę tak odkrywał po pasku, powiedzmy. Ileż będziemy czekać? Jednostki wojskowe. Lepiej je odkrywać w takim razie nie odkrywcą, tylko właśnie jednostkami wojskowymi. Atak z dystansu. Może być. Wypuść jakiegoś gluta. Kolejny smok morski. Kraken i uszkodzony smok morski. Ale się mnoży tego tałataństwa. No, tutaj zaraz będziemy likwidowali. Co, po trochu? Tak będziemy ich tutaj denerwować, powiedzmy. Naszemu agentowi nie udało się wykraść, ale... Lecz nie został wykryty? I tutaj to samo. Szkoda. To jeszcze raz. Technologia. Sieć orbitalną już mamy. Bierzemy coś innego.
Słabo. No tak, powinienem zobaczyć wymagane dwa ropa naftowa, jeden tytan. Ale będziemy mieli niedługo. Myśl syntetyczna? Doktryna supremacji? Przemysł neuronowy? Anioł! Siła 88! Siła ostrzału 88. Ale wymaga 12 poziomu supremacji. Najlepsza, unikalna jednostka supremacyjna. Cóż... A co chcą nasi? Bionikę cały czas. Bioszyb wytwarza żarcie. Instytut. 3 miejsca na specjalistę naukowca. Słabo. I z rezyliny. Zdrowie plus 20%. Okej. Ma to jakiś sens? Nauki o obcych. Szyb ksenomasy. No, można by było jakoś je zaadaptować. Nauka z ksenomasy? Energia? Bierzemy nauki o obcych. Co jeszcze? Produkcja. Kolonista. Tak jest. W Quen pojawił się agent. Nie, kontrwywiad. Ta. Zwiększył się poziom intrygi. No cóż. Dobra. Lecimy dalej. Czemu tych, a nie te wilkożuki? No to liczyłem.